W tym filmie pokażę, jak w prosty sposób zbudować czujnik smogu działający w sieci Luftdatainfo, a także opowiem, dlaczego zbudowałem sobie takie czujniki i co można zrobić z uzyskaną z nich wiedzą. Wraz z niedawno rozpoczętym okresem grzewczym, jak co roku powrócił na pierwszą stronę temat smogu. I pomimo, iż jest to problem stały, to właśnie teraz, kiedy temperatury spadają, a z kominów wnosi się czarny dym, smog staje się bardziej rzeczywisty i zaczyna docierać do naszej świadomości. Problem dotyczy mnie tym bardziej, że od jakiegoś czasu mieszkam dosłownie rzut beretem od kopciuchów, które widać właśnie na ekranie. To właśnie z tego powodu 2 lata temu, tuż przed narodzinami drugiego syna, kupiłem poszumny oczyszczacz powietrza. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, szum praktycznie cały czas włączonego urządzenia plus kupa wydanych pieniędzy spowodowała ogromny poziom satysfakcji z tego, jak bardzo dbam o rodzinę. Tylko, że ja wciąż nie wiedziałem, czy to naprawdę działa i czy to musi być włączone cały czas, bo przecież głupio oddychać smogiem, mając w domu wyłączony oczyszczacz. W takim razie kiedy mam go włączać? I czy ta zielona dioda na obudowie faktycznie gwarantuje czyste powietrze? Miałem wtedy tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi, a dostępne wtedy czujniki jakości powietrza albo nie nadawały się do powieszenia za oknem, albo były zbyt drogie. A mnie interesowały 2 czujniki, jeden do mieszkania, a drugi na zewnątrz. Na szczęście natrafiłem na warsztaty z budowy czujników smogu Luftdatain w śląskim hackerspace. Okazało się, że za około 200 zł można stać się posiadaczem całkiem sprawnego smogomierza, a do tego poskładanie całości do kupy nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności technicznych. O tym, jakie widzę wady i zalety takiego czujnika po roku użytkowania oraz jakie mam z niego korzyści, opowiem na końcu tego filmu. Przechodząc do rzeczy, tak prezentuje się zestaw części do budowy czujnika smogu zakupiony w sklepie internetowym Netigo. Taki zestaw kosztuje około 160 zł brutto i zawiera praktycznie wszystko, czego potrzeba na start, czyli laserowy czujnik pyłu zawieszonego SDS-11, moduł Wi-Fi NodeMCU w wersji 3, moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT22, przewody połączeniowe z gniazdami po obu stronach oraz płaski kabel mikro USB. Dodatkowo należy zdobyć jeszcze zaślecz USB lub ewentualnie ładowarkę do telefonu z gniazdem USB-A. Ja używam starej ładowarki do telefonu o wydajności 850 mA i to w zupełności wystarcza. Jeśli czujnik ma być umieszczony na zewnątrz, potrzebna będzie jakaś obudowa chroniąca przed deszczem. Popularne są 2 rozwiązania. Pierwsze to 2 kolanka hydrauliczne o średnicy 75 mm połączone razem. Takie rozwiązanie zastosuję dzisiaj. W tej wersji potrzebne będą jeszcze rurka elastyczna o średnicy wewnętrznej 6 mm, opaski zaciskowe, czyli tak zwane trytytki, oraz coś, co spełni rolę zabezpieczenia przed owadami. Kawałek pończochy będzie w porządku. Druga opcja to natynkowa puszka hermetyczna. Jeden ze smogomierzy udało mi się zmieścić do puszki o wymiarach 120x80x50 mm. Przy czym w tym wypadku musiałem wykonać otwory umożliwiające przepływ powietrza, a odpowiednie kratki chroniące przed deszczem i śniegiem wydrukowałem na drukarce 3D. Kompletny opis montażu oraz konfiguracji czujnika znajdziesz w języku polskim oraz angielskim na stronie projektu Luftdatain, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest sfleszowanie modułu NodeMCU. Pobieram narzędzie do ładowania oprogramowania o nazwie Luftdatain Tool oraz sterowniki do NodeMCU w wersji 3. Linki do stron pobierania znajdziesz poniżej w opisie filmu. Sterowniki należy rozpakować i uruchomić plik setup, a sama instalacja polega na klikaniu przycisku dalej. Po instalacji sterowników uruchamiam Luftdatain Tool i podłączam moduł NodeMCU do komputera. Gdy aplikacja wykryje podłączony mikrokontroler, na pierwszej liście pojawi się odpowiednia pozycja. Z drugiej rozwijanej listy wybieram plik z oprogramowaniem o nazwie latest_pl.bin i klikam przycisk Wygraj. Fleszowanie trwa kilka sekund, a po zakończeniu na dole okna pokazuje się numer ID sensora. Ten numer należy sobie zanotować, bo jeszcze się przyda. Zakładka Wykrywanie, która znajduje się na dole okna aplikacji, pokazuje listę już skonfigurowanych czujników smogu obecnych w sieci lokalnej, o ile prezentują się nazwą Feinstaub Sensor. W nowszej wersji oprogramowania ta nazwa już nie występuje, przez co ten czujnik, który właśnie montuję, nie będzie tu pokazany. Być może w kolejnej wersji oprogramowania zostanie to poprawione. Kolejny krok to podłączenie elektroniki i złożenie wszystkich elementów w całość. Schemat połączeń mikrokontrolera z czujnikami przedstawia się następująco. Czujnik pyłu SDS-011 podłącza się 4 przewodami. TXD, czyli pierwszy pin od prawej patrząc od strony wentylatora na czujniku, do pinu D1 na NodeMCU. RXD, czyli drugi pin od prawej z czujnika, do pinu D2 na mikrokontrolerze. Masa, czyli GND, do jednego z pinów oznaczonych literą G na NodeMCU. I zasilanie 5V, czyli piąty pin od prawej, do pinu oznaczonego jako VU na mikrokontrolerze. Czujnik temperatury i wilgotności DHT22 podłącza się 3 przewodami. Plus, czyli pierwszy od lewej patrząc od strony kratki na czujniku, podłączam do pinu 3V na NodeMCU.
Out, czyli pin środkowy czujnika, podłączam do pinu D7 na NodeMCU. Minus, czyli pin po prawej stronie, do jednego z pinów oznaczonych literą G na mikrokontrolerze. Następnie spinam trytytką NodeMCU z czujnikiem pyłów, uważając, aby wentylator był skierowany do dołu, a NodeMCU portem USB w stronę czujnika. Przeciągam kabel USB przez jedno kolanko i podpinam do NodeMCU. Zakładam rurkę na czujnik pyłu i dopinam do niej trytytką czujnik temperatury. Całość wsuwam w rurę aż do momentu, kiedy czujnik się zaklinuje, pamiętając, że wentylator ma być skierowany do dołu. Łączę oba kolanka razem, przycinam rurkę tak, aby nie wystawała i umieszczam czujnik temperatury na końcu rurki. Na koniec zakładam siatkę ochronną na oba końce rur. Montaż mam już zakończony, teraz pora na konfigurację smogomierza. Przy pierwszym uruchomieniu czujnik stworzy własną, otwartą sieć, do której należy się podłączyć i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Nazwa sieci powinna składać się ze słowa ERROR oraz numeru ID modułu NodeMCU, który można było zobaczyć w programie LuftDatenTool. Wcześniej używano nazwy FeinstaubSensor, ale od wersji 124 firmware'u ta nazwa została zmieniona na ERROR. Do konfiguracji najwygodniej będzie użyć smartfona. Po podłączeniu do sieci Wi-Fi stworzonej przez smogomierz otwieram stronę konfiguracyjną pod adresem 192.168.4.1, używając do tego celu przeglądarki www. Na stronie, która się pojawi, wybieram moją sieć Wi-Fi, podaję jej hasło i klikam link Zapisz i zrestartuj. Od tego momentu smogomierz przy każdym uruchomieniu będzie próbował połączyć się ze wskazaną siecią Wi-Fi. Gdyby połączenie nie było możliwe, bo na przykład zmienione zostało SSID albo klucz sieci, to smogomierz ponownie utworzy sieć konfiguracyjną. Po restarcie smogomierz jest gotowy i działa. Aby odczytać zmierzone wartości lub zająć się dalszą konfiguracją, należy otworzyć stronę czujnika w przeglądarce www poprzez podanie jego adresu IP. Smogomierz powinien otrzymać adres IP z domowego routera i najlepiej na routerze sprawdzić, jaki adres z puli DHCP został mu przypisany. Można także wykorzystać skaner adresów IP, np. apkę o nazwie Fink na Androidzie. Wbudowana strona czujnika prezentuje się następująco. Aktualne parametry powietrza sprawdzam pod linkiem obecne wskazania. Stan urządzenia zawiera zestaw informacji dotyczących samego urządzenia oraz parametrów jego pracy. Link Mapa aktywnych czujników przekierowuje do strony internetowej projektu LuftDaten, gdzie widać wszystkie zarejestrowane przez właścicieli czujniki. Pod linkiem Konfiguracja można poczarować z ustawieniami, a linki Usunięcie konfiguracji i Uruchom ponownie czujnik same świetnie się opisują. Po uruchomieniu czujnik potrzebuje 2,5 minuty na wykonanie pierwszego pomiaru. Wyniki pomiarów poza wbudowaną stroną www można sprawdzić na dostępnej w internecie stronie madavi.de, do której link znajdziesz poniżej w opisie. Na tej stronie należy wyszukać ID swojego czujnika. Link z końcówką SDS011 prowadzi do zestawu wykresów z zawartością pyłów zawieszonych, a link z końcówką DHT pokaże zestaw wykresów z temperaturą i wilgotnością. Jeśli zdecydujesz się na rejestrację czujnika w sieci LuftDaten, to wyniki pomiarów będą widoczne na mapie pod adresem maps.luftdaten.info, a także pod nowym adresem maps.sensor.community. Rejestrację przeprowadza się na stronie Mine LuftDatenInfo, gdzie należy utworzyć konto i wypełnić formularz. Dane wymagane do rejestracji czujnika to jego ID, dane adresowe miejsca instalacji, wysokość instalacji nad gruntem i informacje o otoczeniu, w jakim znajduje się czujnik. Dane adresowe służą do lokalizacji czujnika na mapie i nie są publikowane, a jego pozycja pokazywana na mapie jest przybliżona dla zachowania anonimowości. Wszystkie podane powyżej linki znajdziesz w opisie pod filmem. Wracając do postawionych na początku filmu pytań, czy smogomierz pomógł mi rozwiać moje wątpliwości dotyczące oczyszczaczy powietrza? Zdecydowanie tak.
Dzięki czujnikowi umieszczonemu w mieszkaniu mam dowód na to, że oczyszczacze faktycznie działają i w końcu wiem, kiedy je włączać i kiedy wyłączać. Dzięki czujnikowi umieszczonemu za oknem wiem, kiedy mogę wietrzyć, a kiedy absolutnie nie otwierać okien. Czujniki działają praktycznie bezproblemowo i są całkiem wiarygodne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak mało trzeba było w nie zainwestować. Najważniejsze dla mnie jest to, że mam dostęp do informacji o stanie powietrza, jaki aktualnie znajduje się tuż za moim oknem, a nie tego, które sprawdza publiczny czujnik na drugim końcu miasta. W końcu czujnik umieszczony kilka kilometrów stąd nie powie mi, czy z komina, na który właśnie patrzę, idzie dym z ekogroszku, czy może ze starej opony. To było moje główne oczekiwanie względem smogomierza i zostało ono spełnione w 100%. Niestety podstawowa konstrukcja smogomierza nie jest idealna i teraz kilka słów o tym, jakie wady zauważyłem podczas użytkowania. Po pierwsze, czujnik SDS-011, jak każdy inny w tej półce cenowej, mierzy tylko stężenie pyłów PM2,5. Wartości dla pyłów PM10 są wyliczane na podstawie wyniku dla PM2,5, a to niekoniecznie może być zgodne z rzeczywistością. Z doświadczenia wiem, że jeśli wyliczona wartość dla PM10 nie jest zbliżona do rzeczywistej, to raczej jest ona zawyżona. Nie zauważyłem, żeby czujnik zaniżał tę wartość. Po drugie, czujniki laserowe są wrażliwe na dużą wilgotność. Jeśli widzisz za oknem mgłę, to wyniki będą zawyżone i to nawet kilkukrotnie. Jest to spowodowane tym, że kropelki wody są wykrywane przez laser tak samo jak cząstki pyłów. Podobnie reaguje czujnik wewnątrz mieszkania na inhalację przy użyciu nebulizatora, przy czym tutaj wyniki potrafią skoczyć nawet o rząd wielkości w górę. Oczywiście jest to tak zwany false positive i powietrze jest czystsze niż wskazuje urządzenie. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż grzałki przy wlocie powietrza do smogomierza, ale ja ten temat odpuściłem i jeśli widzę korelację pomiędzy wzrostem wilgotności i zanieczyszczenia, to po prostu wiem, że tragedii nie ma. Kolejną wadą tego projektu jest zastosowanie czujnika temperatury i wilgotności DHT22. O ile temperaturę mierzy poprawnie, to pomiar wilgotności jest zupełnie niewiarygodny. W najlepszym przypadku zawyża wilgotność o około 10%, a wystawione za okno, pomijając słoneczne dni, pokazuje praktycznie zawsze 100% wilgotności względnej. Jego zaletą jest to, że jest tani i nie wymaga lutowania, ale według mnie po prostu do niczego się nie nadaje. Rozwiązaniem jest zastosowanie innego czujnika, np. popularnego BME280, który podaje wiarygodne wartości, a do tego mierzy ciśnienie. Niestety wymaga on przylutowania listwy Goldpin, co dla niektórych może być problemem. Jeśli zależy Ci na poprawnych wartościach wilgotności, to zdecydowanie warto go wykorzystać, a ja w następnym filmie pokażę, jak go podłączyć. I na koniec kwestia prezentacji wyników pomiarów. Dostęp przez wewnętrzną stronę www czujnika nie jest może wadą, ale jest uciążliwy. Rano robiąc sobie kawę niekoniecznie mam ochotę przedzierać się przez przeglądarkę w telefonie, a już tym bardziej nie po drodze mi do komputera. Ten problem można rozwiązać dwojako. Albo przez instalację wyświetlacza w czujniku, albo przez stworzenie jakiegoś systemu prezentacji z użyciem telewizora czy tabletu. Oba sposoby przedstawię w następnych filmach. Po roku użytkowania, biorąc pod uwagę wyżej wymienione wady i zalety, jestem z moich smogomierzy bardzo zadowolony. Za stosunkowo niewielkie pieniądze udało mi się zbudować kompletny system monitorowania jakości powietrza, który w połączeniu z oczyszczaczami daje mi szansę na skuteczną walkę ze smogiem. Dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam na kolejne filmy, w których pokażę, jak rozbudować czujnik smogu o przydatne akcesoria. A jeśli uważasz ten film za wartościowy, rozważ subskrypcję oraz zostawienie kciuka w górę.